Ostatnie zdjęcia frontowego operatora radzieckiej kroniki, Włodzimierza Suszczyńskiego. Zginął w walce o Wrocław. Zostawił filmy kręcone w boju. Znaleziono w archiwach niemieckie taśmy z nielicznymi zdjęciami z obrony Festung Breslau. W relacji tej chcemy również przekazać współczesny obraz miejsc, o których mówi narracja filmu. Niedziela, 6 maja 1945 roku. Dobiegał końca 81. dzień oblężenia Festung Breslau. W późnych godzinach wieczornych oddziały radzieckie wkroczyły do miasta. W komunikatach wojennych pojawiła się dawna polska nazwa – Wrocław. 7 maja w ruinach miasta słychać było jeszcze pojedyncze strzały. I one ucichły. Kolumny jeńców odmaszerowały na północ, zachód i południe. 40 tysięcy. Zostały spalone ulice, szkielety domów, sypiska gruzów. Niemi świadkowie wydarzeń. Karl Philipp von Clausewitz, pruski teoretyk prowadzenia wojen, w dziele o wojnie utrzymywał, iż można je prowadzić tylko do pewnego czasu. Pisał, niezależnie od męstwa i stanowczości w czasie wojny, istnieje jednak granica, po której przekroczeniu dalszy opór może być nazywany tylko rozpaczliwą głupotą. Mogiła Clausewitza znajduje się na cmentarzu wojskowym przy ulicy Ślężnej. 22 lutego 1945 roku mur cmentarny wyznaczał granicę oblężonej twierdzy. Przedstawione zostaną fakty, które nie mówią o wojnie w tym mieście, ale o systematycznym realizowaniu na to miasto wyroku, jaki został wydany w styczniu 1945 roku. Wyrok na miasto wydali i realizowali, dysponując prawem wydawania rozkazów, gauleiter Wrocławia Karl Hanke, kolejni komendanci garnizonu Wrocławia, generałowie Hans von Alfen i Hermann Nichow. Mówi świadek Paul Peikert, proboszcz parafii świętego Maurycego, dziekan i radca duchowny. Syn stolarza. Niemiec. Jeszcze w styczniu 1945 roku pisał w listach do swoich parafian na froncie, aby nie osłabli w pełnieniu żołnierskiej powinności. Opuścił parafię 2 kwietnia 1945 roku. W tym dniu spłonęło probostwo, spłonął kościół. Zmarł 18 sierpnia 1949 roku w Westfalii, w miejscowości Bredenborn. Zostawił 8-tomową kronikę swojej parafii. Odnaleziono streszczenie tej kroniki. Odnaleziono również maszynopis opatrzony tytułem Kronika o oblężeniu Wrocławia w 1945 roku. Paul Peikert pisał. Oby ten dziennik i powyższe relacje ukazały kiedyś przyszłym pokoleniom, ile musieli wycierpieć ludzie naszych czasów. A niechaj miłościwa dobroć Boga zachowa ich przed podobnym nieszczęściem. Wątpiący w swoją samotną spowiedź starał się ją ocalić. Starał się ocalić swoje racje moralne, często tak odległe rytmowi historii. Komentował fakty, których był świadkiem i do których przykładał miary nierzeczywiste. Wzruszająca musi być samotność jego myśli, obcość uczuć. Liczą się jednak skrzętnie zanotowane fakty. 19 stycznia gauleiter Hanke wydał rozkaz bezwzględnej ewakuacji Wrocławia. Dzisiaj jest 22 stycznia. Począwszy od 19 ciągnie teraz nieprzerwana rzeka uchodźców dniem i nocą. I nie można jeszcze przewidzieć, kiedy ona wyschnie. Rozporządzenie to jest zbrodnią popełnioną na niemieckim narodzie. Jest popychaniem do śmierci. Nieprzejrzane szeregi kobiet i dzieci z wózkami dziecięcymi lub małymi wózkami ręcznymi
przeciągały ulicą. 31 stycznia wiele dzieci i dorosłych zamarzło w przejmującym zimnie i legło w rowach przedrożnych. Oddziały usuwające te zwłoki znalazły tak wiele trupów, że nie mogły ich liczby na ciężarówkach ukryć. Donoszą, że wywozi się uciekinierów poza miasto, do kątów wrocławskich lub Miękini, a potem muszą opuścić pociąg i dalej uciekać pieszo, szosą. Rodziny ulegną teraz zupełnemu rozerwaniu. Ludność Wrocławia po ewakuacji liczy dziś około 180 do 200 tysięcy osób. Głównie są to ludzie starzy i ich bliscy, którzy woleli nie narażać się na niebezpieczeństwo ucieczki. Mimo to organy partyjne stosują bezprzykładny terror, aby jeszcze i tych nielicznych usunąć z Wrocławia. 8 lutego. Cały wschód Wielkoniemieckiej Rzeszy wyrzucił na drogi ponad 6 milionów osób. Ucieczka przypadła w środku srogiej zimy. Śmierć szerzyła pośród uchodźców straszliwe spustoszenie, zwłaszcza wśród dzieci i starszych osób. Już teraz ocenia się liczbę ofiar na 150 do 200 tysięcy osób, a twierdzi się, że nawet ta liczba jest zbyt niska. Czwartek, 15 lutego. Rosjanie zajęli Tlecinę i zagrażają miasto od południa. Wrocław jest już całkiem otoczony. Drugi pierścień wokół miasta tworzy się przez wzięcie z loterii Jawora, Strzegonia. Piątek, 16 lutego. Po południu o godzinie 4 toczyły się zacięte walki powietrzne. Rosjanie dali komendantowi twierdzy ultimatum, aby poddał miasto w ciągu 24 godzin. Ultimatum pozostaje bez odpowiedzi. Niedziela, 18 lutego. Wrocław to piękne miasto, pełne znakomitych świadków jego minionej chrześcijańskiej kultury. Są tu zabytki architektury, którym podobne rzadko można znaleźć w innym mieście. Ostrów Tumski, ratusz, wspaniałe stare świątynie. Czyż to wszystko ma lec w gruzach, dlatego że obłęd militarystów chce zamienić w twierdzę każdy dom, każdy kościół i każdą piwnicę? Czyż to wszystko nie zostało stworzone dla ludu i z powodu ludu? Co się zyska, gdy tym sposobem także Wrocław przetrwa kilka dni dłużej, jeśli w końcu pozostanie nieogarnięta przestrzeń ruin? Wtorek, 20 lutego. Przez cały dzień rozbrzmiewa nad miastem ogłuszający huk i piekielny hałas powodowany przez detonacje przy wysadzanych w powietrze blokach mieszkalnych w Śródmieściu. Przez salwy ciężkich haubic ustawionych na Hohentenhohe, na cmentarzu polowym i Liebenshohe, przez pociski padające z zewnątrz, przez bomby zrzucane z nieprzyjacielskich samolotów i przez gwizd maszyn krążących nad miastem. W życiu miasta widać gorączkowość. Wszędzie panuje najwyższe podniecenie i przygnębienie. Środa, 21 lutego. Na Kaiserbrücke spotkałem żołnierza z Volkssturmu, dobrego katolika z mojej parafii. Należy do oddziału minierów. Zadaniem tego oddziału jest wysadzanie w powietrze co wieczór o godzinie 20 wil w południowych rejonach Wrocławia. To już nie wojna z wrogiem, lecz wojna prowadzona przeciw własnemu narodowi, przeciw wszystkiemu, co drogie i wzniosłe. Czwartek, 22 lutego. Kościelny donosi mi o ohydnym wandalizmie na naszym starym cmentarzu świętego Maurycego.
Komendant miasta, sam generał major von Alfen tu był i zarządził, że każdy nagrobek i każdy grobowiec musi zostać użyty do budowy barykad. Jest to ten sam generał, na którego rozkaz kościół świętego Karola przebudowuje się na warownię i który oświadczył, że w razie konieczności każe przekształcić w twierdzę każdy kościół i będzie bronił Wrocławia do ostatniego żołnierza, do ostatniego naboju, a potem zakończy walkę na Ostrowie Tumskim. Środa 28 lutego 1945 roku. Rozgoryczenie ludzi pogłębia się coraz bardziej. Coraz wyraźniej zdają sobie sprawę z tego, że taki sposób prowadzenia wojny nie ma już sensu. Na przekór temu powiedział dziś Goebbels w swojej mowie: wojnę będziemy prowadzili do zwycięskiego końca bez względu na wszystkie cierpienia narodu. Zwyciężymy albo umrzemy. W obecnym położeniu jest to oczywiste szaleństwo, zarówno ze strategicznego, jak i politycznego punktu widzenia. Dziś potok uchodźców płynie z południa miasta do dzielnic położonych na północ od Odry. Ewakuacje przeprowadzają wojska SS z niesłychanym terrorem i cynizmem. Gdy jeden grozi pistoletem, tak działo się faktycznie. Drugi węszy wśród sprzętów za czymś wartościowym, aby sobie przywłaszczyć to, co najcenniejsze. Reszta oblewa się benzolem lub smołą i niszczy. Czwartek, 1 marca. Wstrząsające sceny rozgrywają się na ulicach. Do probostwa przychodzą stare kobiety i sędziwi starcy liczący ponad 75, 80 do 85 lat, którym odbierając na stare lata dach nad głową, odebrano wszystko. Niedziela 11 marca 1945. Im wcześniej przyjdą Rosjanie, tym rychlej skończy się dzieło niszczenia, którego sprawcą jest przede wszystkim nasze dowództwo. Wszystkie bowiem podpalania, całe spustoszenie budynków i urządzeń komunikacyjnych pochodzi bezpośrednio od naszego dowództwa. Wtorek, 13 marca. O tym, jak naród do ostateczności zmęczony jest wojną, świadczy w naszym mieście również zastraszający po prostu wzrost samobójstw. Jak dowiedziałem się z wiarygodnego źródła, liczba samobójstw wynosi każdego dnia w naszym mieście 100 do 120. Wysocy funkcjonariusze NSDAP usiłują ratować swoje nagromadzone i dziś tak cenne majątki. Całe bogactwo, które zgromadzili ci ludzie, zwłaszcza mnóstwo dzieł sztuki i wartościowe wyposażenie, ma wielce podejrzane i wątpliwe pochodzenie i skradzione zostało z zasobów kultury napadniętych narodów albo jest skonfiskowanym mieniem pomordowanych Żydów. Trzydziestego marca kończą się codzienne zapisy proboszcza Peikerta. W odnalezionym streszczeniu kroniki parafii zanotowane zostały wydarzenia i fakty dni następnych. Byłem zdecydowany wytrwać do ostatka przy moim kościele parafialnym. Ewakuacji ulic trzeba było dokonać w popłochu, to jest w ciągu 2-3 godzin. Ewakuowani mogli wziąć z sobą tylko najniezbędniejsze przedmioty. Ta przymusowa ewakuacja stanowiła preludium do wielkiej klęski ogniowej w poniedziałek Wielkiej Nocy, której przyczyną wedle powszechnej opinii nie był nieprzyjaciel, lecz nasze własne samoloty. Po drodze natknęliśmy się na całe grupy i oddziały członków Volkssturmu uciekających z piwnic płonących domów w poszukiwaniu bezpiecznych schronów. Po wielu trudach dotarliśmy wreszcie na Kaiserbrücke, gdzie huraganowy wicher mało nie zepchnął nas do Odry.
pisma proboszcza Pajkerta doczekały się publikacji. Był kronikarzem dziejów swojej parafii. Splotły się te dzieje z okrutną próbą. Pajkert dał jej przy okazji świadectwo, zdumiony i dotknięty. Miasto było cmentarzem. 8 milionów metrów sześciennych gruzów. Południowe dzielnice zniszczone w 90%. Wrocławski ośrodek historyczny zburzony w przeszło 60%. Z 30 tysięcy domów ocalała 1/3. W takim stanie po wiekach powracał Wrocław do Polski. Czas przeszły jest czasem skończonym. Ważna jest przyszłość. Proboszcz Pajkert oskarżał ludzi, którzy wydali wyrok na miasto. Oni wydali wyrok na siebie.